Ojciec Mateo głosił prawdę o wniebowzięciu Maryi z mocą, zgłębiał ją wzdłuż i wszerz na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach duchowych i eklezjalnych, przytaczając argumenty teologiczne oraz dowody zaczerpnięte z Biblii i wypowiedzi świętych, wskazując je wiernym jako źródło tryskające pociechą i łaskami. W tym sensie można bez wątpliwości określić go mianem teologa wniebowziętej. Jego śmierć być może nieprzypadkowo przypadła dokładnie w Wigilię tego dnia, który 334 lata później stał się dniem ogłoszenia przez Kościół powszechny z niewypowiedzianą radością, iż prawda ta została objawiona przez Boga i tym samym bez cienia wątpliwości należy do depozytu wiary. Ojcze Mateo, Ty i wniebowzięta, jak wielka to tajemnica tej niezwykłej relacji, a jednocześnie prostota. Jesteś jej synem. Masz żywą relację z nią. Medytujesz o jej życiu. Żarliwa miłość do Maryi Panny jest w istocie zasadniczym elementem duchowej strony osobowości sługi Bożego. Stale mówi on o Maryi, wywyższa ją na wszystkie sposoby i ze wszystkich sił, wskazuje ją pobożnym wiernym jako wzór do naśladowania i pośredniczkę łask. Czuję jej bliskość w trudzie i znojach życia, jak i w zaciętych bojach, jakie wytacza nam szatan i jego sprzymierzeńcy. Najbardziej umiłowałeś wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem. Pisałeś o tym, mówiłeś o tym i tak naprawdę żyłeś tym. Ojcze Mateo, proszę Ciebie, abyś nauczył mnie rozważać życie Maryi i z nią i w jej obecności rozważać życie Jezusa. Ciebie, zakochanego i rozkochanego w niej, proszę również o uwolnienie w jej obecności z wszelkich udręczeń, które teraz przeżywam. Ty, który egzorcyzmujesz nawet teraz wiele dusz powraca do Boga przez Twoje wstawiennictwo, Twoją obecność. A stałeś się taki, ponieważ oddałeś się i żyłeś w bliskości z Maryją.
Pokora. Jesteś pułkownikiem najpokorniejszej. Ona nauczyła cię, jak żyć w pokorze. Jak umiłować pokorę. To ona, Matka Boża Wniebowzięta, pośredniczka łask, nauczyła cię również postu. Postu wypełnionego miłością dla dobra dusz. Postu pokornego w posłuszeństwie, by nie ludziom, lecz Bogu się podobać. Ojcze Mateo, prosimy, abyś i dzisiaj swoją pokorą, swoją obecnością egzorcyzmował nasze rodziny, nasze małżeństwa, naszych bliskich, naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Pułkowniku Matki Bożej, módl się za nami. Rycerz Niepokalanej, wybiera wszystko, co Maryja jemu proponuje. To Maksymilian, nasz rodak, dziecięcy wybór, dojrzały i wierny do końca. Czym jest Twoja relacja z Niepokalaną? Powiedz nam, Maksymilianie. Ojciec Kolbe stwierdza, Niepokalana mówi o sobie jam poczęcie, ale w przeciwieństwie do wszystkich innych ludzi poczęcie niepokalane. Tak więc dla świętego Maksymiliana słowa poczęcie i niepokalane stanowią niejako definicję Maryi. Rozważasz często, Maksymilianie, kim ona jest. Ojciec Kolbe nazywa Ducha Świętego jako owoc miłości Ojca i Syna, poczęciem niestworzonym, wiecznym. Jest to poczęcie nieskończenie święte, niepokalane. Zauważa przy tym, że istnieje szczególna analogia, więź pomiędzy poczęciem Maryi i poczęciem Ducha Świętego. Podkreśla, że niepokalana to najdoskonalsze podobieństwo istoty Bożej w stworzeniu czysto ludzkim. Swoje rozważania święty Maksymilian podsumowuje wnioskiem, że imię Maryi, niepokalane poczęcie, jest w istocie imieniem Ducha Świętego, co stanowi oczywistą konsekwencję oblubieńczej więzi Ducha Świętego i Maryi. To Duch Święty dał własne imię Maryi.
Jeżeli w stworzeniach czytamy w pismach świętego Maksymiliana, oblubienica otrzymuje nazwę oblubieńca dlatego, że do niego należy, z nim się jednoczy, do niego się upodabnia i staje się w zjednoczeniu z nim czynnikiem twórczym życia, o ileż bardziej nazwa Ducha Przenajświętszego, poczęcie niepokalane, jest nazwą tej, w której On żyje miłością płodną w całym porządku nadprzyrodzonym. Kim jest i jak z nią żyć, Maksymilianie? Powiedz mi więcej. Żyć duchem oddania niepokalanej to znaczy żyć tak, jak żył Maksymilian. Ona niepokalana sama osiągnęła taki stopień identyfikacji z Bożym ideałem, że nie da się jej oddzielić od Boga. Jest zatem doskonałym wzorcem, ku któremu powinny być skierowane wszystkie ludzkie dążenia. Upodobnić się do Maryi. Być gotowym na pełnienie woli Bożej, na oddanie życia, jeśli tego Bóg chce. Maksymilianie, proszę Cię, towarzysz mi i naucz mnie, jak żyć blisko Maryi i mieć żywą relację z nią. Zamieszkaj z naszymi rodzinami, Maksymilianie. Ty, który oddałeś życie za ojca rodziny, zamieszkaj z naszymi bliskimi. Ty, który żyłeś we wspólnocie z braćmi, módl się za udręczonymi i zniewolonymi w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w naszych małżeństwach, wśród naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Rycerzu, w pełni żyjący tak, jak chciał Bóg, na wzór Maryi, módl się za nami.